Witajcie na Podhalu. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj odwiedzę bardzo fajne miejsce. Jestem w górach. Bardziej takie właśnie góralskie klimaty będą. Znalazłem jeden z opuszczonych domków. Być może nie jest to domek z Bali, jakie tutaj można spotkać wszędzie, ale również jest bardzo ciekawy. Chodźcie, pokażę wam, jak wygląda w środku. Za oknem widać już góry. Jesteśmy w jednym z obiektów. Tutaj jakaś laleczka pilnuje. Siema kryła. Tutaj zabytkowy kredensik z czasu PRL-u. Całe wyposażenie tutaj zostało. Że miejsce może być naprawdę ciekawe. Koszyk wiklinowy. Tutaj mamy Jana Pawła II. Każdy zna. Zobaczcie. Bardzo stary kołowrotek chyba. Tutaj mamy dokumenty. O, widzę tutaj jakiś ciekawy aparat. Zobaczymy. O, chodź no tutaj. Widać, że już zardzewiały całe. Tutaj wiele innych rzeczy jeszcze. Fajka. Tutaj mamy jakieś buciki zimowe z futerkiem. Idziemy dalej. Jest tutaj kilka pomieszczeń, także będziemy mieli co zwiedzać. Widzę, że piwnica jest. Wiecie co? Pójdziemy od razu, bo znowu zapomnę. O kurde, piwnica jest pod całym domem. Całkiem duża. Telefon. Ktoś grał w szachy. Homonto. Tutaj coś w rodzaju ziemianki. Tutaj najprawdopodobniej trzymano zwierzątka. Tak jest. Spróbujemy się tam dostać później. Zobaczymy, czy się uda. Teraz wejdziemy do domu. Jestem niedaleko Zakopanego i są tutaj naprawdę przepiękne widoki. Łazienka. Miejsce artyści. Dobra. Tutaj mamy co? Spiżarkę. Zobaczcie, częściowo wybudowane z Bali. Zabytkowa szafa drewniana. Dobra. Teraz wejdziemy do miejsc, gdzie jest więcej wyposażenia. Tu jest chyba część kuchenna. Tak jest, jest piecyk.
na którym gotowano, ogrzewano dom. Zobaczcie, jaki wielki. Tu można było chleb piec. Tutaj mumie Byfej. Portfel. O kurde, zobaczcie. Wszystko nadal tutaj zostało. O, kawa. Kawa zbożowa. Nie widzę daty za bardzo. Zobaczymy na innym produkcie. 2014. 5 groszy. W 2014 najprawdopodobniej ktoś opuścił ten dom. Tutaj również jakieś produkty. Chemia. W szufladach pewnie widelce, łyżki. Tak przeważnie bywa. Tak jest. Tak samo jest i w tym przypadku. Wałek. Dobra. Idziemy dalej. O, jaki ładny obraz. Piękna rama. Wejdziemy teraz do salonu. Tutaj również okno otwarte. Zobaczcie, jaka meblościanka. Stary drewniany zegar. Z Paryża. Tu kilka małych. Zdjęcie górala. Tutaj mamy również Jana Pawła II. Zobaczcie, na wprost ten obrazek wygląda tak, ale gdy zerknie się z boku, widzimy Jana Pawła II. Bardzo ciekawe. Zastanawiam się, czy nadal coś jest w szafach. Nie, tym razem pusto. Tutaj mamy troszkę szkliwa. Dobra. Idziemy do kolejnego pomieszczenia. To najprawdopodobniej sypialnia. Nie, też chyba salon. Dziwne. O, tutaj zostało trochę więcej rzeczy. Zobaczcie, jaki ładny wazon. Tutaj już karafka. Kilka kieliszków. Jakaś dziewczynka. Części z zegarka. Magnetofon. Całkiem sporo rzeczy zostało. Tutaj kapelusze. Tu akurat jest pusto. Zastanawiam się, czy tutaj jest piętro jeszcze jakieś. Lodówka. Pusta. Tutaj mamy już wyjście. Dom jest w zasadzie przy głównej ulicy. Właśnie tak go znalazłem. Przejeżdżając po prostu obok niego. Zobaczcie. Widać auta przejeżdżające.
Ja muszę się troszkę śpieszyć, bo stanęłem na takim miejscu, którym nie za bardzo wolno. Tutaj również Jan Paweł II. Raczej nie ma tutaj wejścia na górę. Przynajmniej ja nie widziałem. Ale raczej domek jest parterowy. Nie ma nigdzie tutaj wejścia. Co, na to by wychodziło, że będziemy powoli kończyć eksplorację. Mam nadzieję, że domek Wam się podobał. Nie jest zbyt wielki, ale dość ciekawy. W tych rejonach jeszcze mnie nie było. Na pewno ktoś napisze po dwóch dniach, dlaczego do niego nie wpadłem, mieszka obok. No niestety nie jestem w stanie nieraz napisać, w którym miejscu się znajduję. Zobaczcie, jaki ładny sufit. Drewniane deski. Belki. Dobra, ja się żegnam z Wami i widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się i życzę Wam miłego weekendu.